Były budynek Liceum Ekonomicznego na Sobieńczynie powinien być wyburzony lata temu, ale tak się nie stało. Budynek Ekonomika jest notorycznie rozkradany, dewastowany i zasłania zabytkowy kościół świętego Józefa Blubieńca. Miasto nie może uzyskać zezwolenia na rozbiórkę od konserwatora zabytków. Zdaniem władz miasta budynek nie nadaje się do jakiegokolwiek użytku. Koszty remontu tego typu obiektów niejednokrotnie przewyższają budowę nowych budynków. Być może zachowanie fasady, wyburzenie obiektu i budowa nowego byłoby rozwiązaniem. Starsi mieszkańcy Wałbrzycha jeszcze pamiętają kultowe miejsce rozrywki, które czasy świetności miało, gdy kopalnie pracowały pełną parą. Górniczy Dom Kultury jest obecnie w opłakanym stanie i trudno mieć nadzieję, aby w najbliższym czasie to się zmieniło. Cień szansy na odbudowę GDK-u pojawił się w 2013 roku. Miasto ogłosiło konkurs na projekt nowoczesnego obiektu, który miałby kontynuować kulturalne tradycje tego miejsca. Ale niestety wygrana praca trafiła do szuflady i czeka na lepsze czasy. Dzisiaj zakładamy, że przy przyszłym okresie programowania funduszy europejskich znajdą się pieniądze, żeby ten obiekt wskrzesić do życia. Tak szukamy pomysłu na to, ale tak jak powiedziałem, pan prezydent jest zdeterminowany, żeby ten obiekt został zrewitalizowany. Czy za ten projekt sprzed 6 lat, który wygrał konkurs, trafi do kosza? Jak zapewnia rzecznik ratusza, była to świetna koncepcja, którą szkoda odrzucać, ale będzie ona wymagała daleko idących zmian, chociażby ze względu na konieczność poszukania nowej funkcji dla tego obiektu. Tymczasem w tym roku już 2 razy w GDK-u wybuchły pożary. Czy urzędnicy zdążą z rewitalizacją, zanim obiekt zostanie całkowicie zdewastowany? Ma 21 lat, jest z Wałbrzycha i ma szansę otrzymać tytuł najpiękniejszej Polki. Natalia Baran dostała się do finału konkursu Miss Polski. Jak zaczęła się jej przygoda? Swoją przygodę z Miss Polski zaczęłam dzięki Miss Dolnego Śląska. Najpierw wysłałam zgłoszenie online. Miałam casting, który odbył się w hotelu Marii w Wałbrzychu, a później wiele zgrupowań. To dało mi bezpośredni awans do finału Miss Polski, w którym aktualnie jestem. By zostać Miss, potrzebna jest nie tylko uroda, ale i dużo pracy. W konkursie trzeba mieć odpowiedni wzrost, wiek i na pewno czuć się na siłach, żeby tam się znaleźć, bo wiadomo, pełno kamer, mnóstwo sesji. Konkurs dzieli się na etapy. Na początku trzeba przejść etap regionalny. To daje awans do konkursu Miss Polski. Na początku jest to ćwierćfinał, później półfinał. W międzyczasie odbywają się zgrupowania z dziewczynami i finał, do którego dotarła także Natalia. Finał konkursu Miss Polski odbędzie się 8 grudnia w Katowicach. Będzie go można oglądać w telewizji Polsat w niedzielę 8 grudnia o 20. A jak głosować Natalię, możecie zobaczyć na portalu wałbrzych24.com. Mieszkańcy ulicy Piasta i okolic na Białym Kamieniu obawiają się utraty swoich ogródków działkowych i garaży. Ich niepokój wzbudził aktualizowany właśnie plan zagospodarowania miejscowego, na bazie którego tereny działkowe mają zostać przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub drogę. W tej okolicy, w dzielnicy Biały Kamień, ma wkrótce powstać nowe osiedle mieszkaniowe, nazywane przez władze Wałbrzycha osiedle pod Chełmcem. Ta inwestycja jednak dotyczy zupełnie innego obszaru, ale jak dowiedzieli się mieszkańcy ulicy Piasta, magistrat ma również plany co do terenu, gdzie obecnie znajdują się ich ogródki działkowe i garaże, bo jest to element szerszego opracowania dotyczącego tej części miasta. Samo uchwalenie planu również nie oznacza, że od razu rozpoczną się tam jakiekolwiek prace czy przebudowy. Mieszkańcy rejonu ulicy Piasta zapowiadają, że przyjdą na najbliższą sesję Rady Miasta, by uzyskać od władz precyzyjne informacje, czy i kiedy ich działki mogą zostać zlikwidowane, a przede wszystkim po to, by ich bronić. Liczą też, że po wniesieniu swoich uwag urzędnicy zmodyfikują plany i zaproponują mniej konfliktowe rozwiązanie.